Spider-Man to tak naprawdę Peter Parker! Co do... Sprawdzę, co to było chyba. Nie. Jestem Happy! Od bezpieczeństwa. Ej! On ciągle wchodzi przez Peter! Okno, to nic. Nic nie widziałem, nic nie widziałem. To nie to, co myślisz. O, przepraszam. Nie, to nie to, co myślisz. O, hej. Cześć. Ty pewnie jesteś MJ. Cześć. Cześć. Miło panią poznać. Tak się cieszę. Miło. Czekaj, ty płakałaś? Rozstaliśmy się. O! 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 Jeszcze obgadać ze mną. Co to za dźwięk? To nie wiem, co robić, bo wysyłasz mi sprzeczne sygnały. Można się jeszcze pozastanawiać, co poszło nie tak, ale... Co się dzieje z tym telefonem nagle? Zostawicie te smartfony na minutę! Chcę z wami porozmawiać o waszej relacji, okej? Okay? Peter? Co? To nasz budynek? Nie no, może jakoś się rozejdzie po kościach. Spider, zagrożenie! Departament Kontroli Zniszczeń. Mamy nakaz aresztowania Petera Parkera. Zna pan czwartą poprawkę? Jasne. Nieuzasadnione rewizje i zatrzymanie. Bierzcie się do roboty, raz dwa! Zabiłem Quentina Becka, to była robota dronów, okej? Dronów, które należą do ciebie. Nie, znaczy, dobra, Nick Fury był ze mną przez cały czas, spytajcie, wszystko wam wyjaśnię. Nick Fury od roku przebywa w kosmosie. Co? Peter! Hej! MJ! Oni nie mają z tym nic wspólnego! Nie mów im nic bez prawnika! Żądam prawnika. Warto wezwać adwokata. Doceniam. Dziękuję. Chyba mam dobre wieści, Peter. Wygląda na to, że zarzuty nie zostaną podtrzymane. Nie na powagę? Peter, tobie prokurator odpuścił, ale to dopiero początek. Jest jeszcze kwestia opinii publicznej. Jak pan to zrobił? Jestem świetnym prawnikiem. Peter! Chcieliśmy cię przywitać z powrotem w szkole Midtown, gdzie kształcimy herosów. Aha. Albo morderców. Przestań. Co przestań? Co? To wielki zaszczyt ci służyć. Ser. Nie dla mnie. Misterio miał rację. Dość. Misterio tego wystarczy. Nasi uczniowie zrobili to dla ciebie. Nie, sam to zrobiłeś. Ty sam. Troszeczkę pomogłem. Próbowałem ci przemówić do rozsądku, ale się uparłeś. Tak, tak, to prawda. To jego świetna dzieło. Świetna robota. Może znajdziesz czas, żeby przystanąć i pooglądać. Tak. I możesz sobie wszędzie chodzić, albo się bujać na sieci, albo łazić po suficie, żeby wszystkich unikać. Wszyscy wiem, że umiesz. To ja się może... Wiem, co zrobiłeś. Przestań robić ciebie głupka. Wiem, co zrobiłeś. Gościu jest paranoikiem. Wreszcie trochę prywatności. Kurde, co tam się odstawia na dole? Cześć. Jestem... Najsławniejszą osobą na świecie. Tak wiem. Wong, postaraj się nie pośliznąć, nie mamy ubezpieczenia. Nawet gdybym chciał. Nie mam już kamienia czasu. A, racja. Wybacz mi, jeśli zmarnowałem twój czas. Nie no, skąd? Zapomnij o tym. O, nie martw się. W zapominaniu to on jest mistrzem. Wong, podsunąłeś mi dobry pomysł. Jaki? Runy Kafkalu. Runy Kafkalu. Standardowe zaklęcie zapomnienia. Nie cofnie czasu, ale ludzie zapomną, że jesteś Spider-Manem. Poważnie? To nie, by było... Nie, poważnie. To zaklęcie zaciera granicę między znaną i nieznaną rzeczywistością. Chcesz tak ryzykować? Używaliśmy go z byle powodu. Pamiętasz balangę sylwestrową w Kamartasz? Nie. Otóż to. Udało się? Nie! Zmieniłeś moje zaklęcie 6 razy. 5 razy. Zmieniłeś zaklęcie, tak nie wolno. Mówiłem wyraźnie. I oto dlaczego.
Wymknęło się spod kontroli. Gdybym tego nie przerwał, mogło dojść do katastrofy. Steven, słuchaj, tak mi przykro... Dla ciebie, pan! Przykro mi, że ciebie i twoich kumpli nie przyjęli na studia, ale skoro była odmowa, a wy próbowaliście się odwoływać, to nic się już nie da zrobić. Z tym odwoływaniem to znaczy, że mogłem im odpisać, czy coś? Tak, no. Ale tak można? Znaczy, że nie przyszło. To znaczy, dostałem list i jakoś tak założyłem, że już... Chwila, moment. Chcesz mi powiedzieć, że nie próbowałeś się dogadać z nimi, zanim tu przylazłeś i poprosiłeś mnie, żebym zrobił pranie mózgu całemu światu? Znaczy, jeśli tak to ująć, to... Witaj, Peter. Czy my... Ja pana znam? Co zrobiłeś z moją maszyną? Nie wiem, o czym pan mówi. Z jaką maszyną? Potęga Słońca. W zasięgu mojej dłoni. Trzeba było zabić tę dziewczynę, jak miałem okazję. Coś ty powiedział? Chyba mamy konkurencję. Chyba cię nie doceniałem. Ale teraz zginiesz. Nie jesteś Peterem Parkerem. Kompletnie nic nie czaję. Urządzenie sparowane. Nie słuchajcie go. Ja porządzę, jasne? Hej! Słuchać mnie! Nie jego! Mnie! Kim pan jest? Ej! Dopóki chce pan mnie zabić, ja wszystko kontroluję. Te pańskie łapy, maski, czy co to tam jest. Uważaj, czego sobie życzysz, Parker! Wypuśćcie mnie stąd! Wyczułem obecność z innego świata. Pognałem w kapciach do kanału i tam znalazłem tego oto zielonego skurczysyna. Zaklęcia? Mówimy o magii? Co to jakieś kinderparty? Kim jest ten pajac? Co to za cyrk? Mały test. Znasz Petera Parkera, który jest Spidermanem? Tak. Czy to on? Nie. Widzisz? No co? Jest szansa, że się jednak załapiemy do MIT, a... Jak zobaczą, że walczę z jakimiś wariackimi potworami, bez to... Bez takich mi. Przepraszam, ale... Naprawdę chcesz mi dalej ględzić o szkole? Chwila, do czego to? Do tego. Halo, jak to zrobiłeś? Sztuczka z Kinderparty. That's a magic number. Yes it is. It's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born.